Cześć wszystkim ponownie. Jak widzieliście na moim shorcie, który dodałem na kanał, postanowiłem, że sprawdzimy to webasto pod względem spalania oleju roślinnego. Specjalnie do tego celu opróżniłem już zbiornik z paliwem. Przygotowałem sobie latarkę, żebyśmy mogli razem zobaczyć, że zbiorniczek jest praktycznie pusty. Oleju napędowego już tam praktycznie wcale nie ma. Ja spuściłem go, słuchajcie, wężykiem, starą dobrą metodą na pociąg. Mam tutaj paliwko w baniaczku. Na początku do eksperymentu przygotowałem dwa zbiorniczki. Oczywiście mam olej jeszcze nieodkręcany, zapieczętowany. A więc tu mam, jak widzicie, ropę. Mam dwa słoiki, przygotowałem papier i zrobimy na początku eksperyment, który będzie polegał na sprawdzeniu palności ropy i oleju roślinnego. A więc przeleję tu do tego słoika trochę ropy. Właściwie przeleję wszystko, to zobaczycie, ile ropy mi zostało, ponieważ ta ilość ropy pozostała w zbiorniku i to webasto już przy tej ilości ropy przestawało samoczynnie działać. Wyłączało się automatycznie, ponieważ pompka nie mogła zaciągnąć paliwa. Temperatura w webasto nie podnosiła się, ponieważ nie zachodził proces spalania i webasto wyłączało się samo. A więc tu mam zwykłą ropę. Zanim naleję olej roślinny do drugiego słoika, najpierw sprawdzimy palność samej ropy, samego oleju napędowego. Do tego celu weźmiemy papier, kartkę papieru, mam zapalniczkę, delikatnie zamoczę i zobaczymy, jak odpala się paliwo od zapalniczki. Jak widzicie, spalanie następuje natychmiastowo. Odpaliło się bez problemu. Było mocno nasączone. Teraz weźmiemy olej roślinny. Jest to dobry olej roślinny. Jak widzicie, olej jest zaplombowany, jeszcze nie odkręcany. A więc otwieramy olej. Olej otwarty. Przelejemy do słoika na początek trochę. Porównamy zabarwienie. Jak zapewne można dostrzec, gęstość tych dwóch substancji jest zupełnie inna. Barwa kolorystyczna również zdecydowanie inna. Olej napędowy jest bardziej taki żółty, bardziej soczysty żółty. Tu mamy bardziej jasny żółty. Gęstość oleju roślinnego jest zdecydowanie większa. Jeżeli chodzi o ociekanie po ściankach, on się o wiele lepiej trzyma niż olej napędowy. A teraz porównajmy, jak się spala. Ta sama operacja, kartka papieru, zawijam, zamoczymy i zobaczymy, czy odpali. Jak widzicie, z samym odpaleniem jest zdecydowanie większy problem, natomiast udało się to zapalić, ale było zdecydowanie gorzej. Teraz przejdziemy do zalania oleju roślinnego do zbiornika od webasto. Myślę, że nie popsuję tej maszyny przez to, ale najwyżej, czego nie robi się dla dobra nauki, dla eksperymentów. Mam nadzieję, że jakoś mi to wynagrodzicie, a jeżeli nie wiecie jak, to ja wam może podpowiem. Tu poniżej filmu znajduje się przycisk do subskrypcji. Mamy również taki przycisk do polubienia tego materiału wideo oraz oczywiście, jeśli możesz, zostaw komentarz poniżej, bo bardzo mi się to przydaje, a ciebie nic nie kosztuje. A teraz lecimy z nalaniem. Najpierw zlejemy to, co w słoiku. Nalejemy tyle oleju, właściwie wlejemy całą buteleczkę, także tankujemy. Zobaczymy, czy webasto pójdzie na samym oleju roślinnym. Podobno na oleju roślinnym można jeździć 1.9 TDI. Zobaczcie sobie, oleju jest nalane tyle. Także ten element, który zasysa olej ze zbiornika, jest zakryty. A i tu jeszcze możemy sobie zobaczyć. O, patrzcie, mamy literka wlanego. Trochę poniżej. Próbujemy.
odpalić maszynę. Godzinę nie patrzcie, godzina jest źle ustawiona, ponieważ odłączałem ostatnio akumulator, a więc włączamy maszynę. Ustawiam na 6 i czekamy. Przyniosłem kamerę termowizyjną. Zobaczcie sobie temperatury samego Webasto. Jak na razie temperatura żadna. Sprawdźmy wydech. Tu jest zimno. Nic tu się na razie nie dzieje. Temperatura się coś podnosi. Jakaś temperatura się pojawia na wylocie. 20 stopni. Słyszę, że zapaliło. Patrz, wydech się podgrzewa. Widzisz? Mhm. Temperatura rośnie. Oddal, bo nie widać, jest rozmazany obraz. Ty, no zapaliło, bez kitu. Ej, bez kitu zapaliło, jest 40. 40. 48. 50. Czyli działa. Ty, no na wylocie. 24 stopnie. Na wylocie też się cieplej robi. 25 marura na wylocie. Wiesz, może to być przedwczesny optymizm, ponieważ w przewodzie paliwowym mogło też zostać trochę oleju napędowego. Dużej temperatury na wydechu tu nie ma. Tak, no niestety, ale na czystym oleju nie idzie. Będzie podejmowała próbę odpalenia po raz drugi. Na samym oleju roślinnym to jest jednak chyba oszustwo. Zresztą było to widać po teście spalania na papierze. Próbuję po raz kolejny odpalić. No zobaczymy, damy szansę jeszcze raz. Zobaczymy, co się dzieje tu pod spodem. Pompka będzie dopompowywała paliwa i świeca żarowa będzie się podgrzewała. Nie słyszę, żeby odpaliła. No dobra, to czyli nic z tego. Teraz musimy po prostu, nie będziemy spuszczać tego paliwa stąd. Ja przyniosę robki trochę. Na razie wyłączymy nagrzewnicę, żeby ona nie podejmowała. A, error, jak widać wyskoczył error. Zobaczcie sobie. Mamy błąd. E08. Mamy błąd E08. Czyli błąd po prostu, że jest... Nie taki olej jak trzeba. Obalamy mit albo teorię, że takie urządzenie działa na zwykłym oleju roślinnym. A za chwilę wracamy do Was, wymieszamy to, co mamy w zbiorniku. Ja idę do stodoły, przyniosę zwykły olej napędowy. Dolejemy tu ze 2 litry, zamieszamy i odpalimy to z powrotem. Także za chwilę jesteśmy. Już do Was idę. Udało mi się uzyskać ostatnie litry ropy. Mam olej napędowy, zlejemy jeszcze to, co w słoiku i dolewamy do naszego Webasto. Mamy litr oleju roślinnego, na którym niestety Webasto nie chciało uruchomić. No to właściwie dolejemy 2, tak żeby 3 litry było na miarce tu. Dobra. Mamy 3 literki? Jest. Dobrze. Czyli w tym momencie mamy proporcje 2 litry oleju napędowego, litr oleju roślinnego. Tak, żeby nam się wszystko tam dobrze zamieszało, jak w zupie. Proporcja zrobiona. Czyli drodzy widzowie, proporcja litr oleju roślinnego, 2 litry tego złotego paliwa. Odpalamy maszynę. Oczywiście mamy ten błąd, który wcześniej był, nie kasowaliśmy Webasta w żaden sposób. Nie wiem, czy to się skasuje. W każdym bądź razie uruchamiamy ponownie. Ustawiam, a na 6 niech będzie. I czekamy. Weźmiemy kamerę termowizyjną po raz kolejny. Ok, za chwilę Webasto powinno znowu pukać, czyli pompka zacznie pracować. Może w ogóle nie zapali już. Trzeba będzie rozebrać i czyścić. Nie udało. Ja pójdę. Pierwsza próba nieudana. Czekamy na drugą. W układzie paliwowym był tylko olej roślinny. Jest zapłon.
jest ewidentny zapłon. No ale przypuszczam, że temperatura będzie obniżona. My tu teraz zrobiliśmy proporcję 2 litry oleju napędowego na litr oleju roślinnego. Mogliśmy na początek zrobić proporcję 1:1. Ale to nie martwcie się. Zrobimy jeszcze taki eksperyment po raz drugi. Zrobimy proporcję 1:1 albo 1:0,5 litra, czyli litr oleju roślinnego na pół litra oleju napędowego. Coś się dzieje, tam będzie wyższa temperatura. 33-34 stopni. Ale rozgrzewa się ewidentnie, bo wydech tu ma temperaturę już wyższą, jest 80 stopni na wydechu. Teraz już jest całkiem ciepłe powietrze. Ale nie mam takiego punktu odniesienia dobrego do temperatury. Ile tam jest? Około 50. Wylatuje. Cieplutkie. Także słuchajcie, na koniec wniosek jest taki, że na samym oleju roślinnym Webasto niestety nie pracuje. Żeby uruchomione było na oleju roślinnym, no to niestety musimy dodać oleju napędowego. Musi być zrobiona proporcja oleju napędowego, oleju roślinnego. W jakiej dokładnie proporcji, jak możemy sobie pozwolić na tą proporcję, to tego nie wiem. Tutaj zrobiliśmy większą proporcję oleju napędowego, dlatego że no, chcieliśmy, żeby po prostu urządzenie odpaliło, tak? Natomiast w następnym materiale sprawdzimy dla Was, czy odpalimy Webasto w proporcji litr oleju roślinnego, pół litra oleju napędowego. W tym materiale to wszystko. Dziękujemy bardzo. Na razie. Cześć. A, jeszcze zapomniałbym, jeżeli możesz, dotrwałeś do końca tego materiału, to zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie i komentarz tam na dole, mile widziany. Dla Ciebie to niewiele, a mi dużo daje. Pozdrawiam.